crossed and a big laugh. I'm a big boss. So much sauce, I drip broth. The wait is over. I'm taking over. You're overweight. You ate a soda. I'm super. Coca-Cola, ahead of you, like a closure. When Troy died, I had to find some closure. Don't push me, I'm not a stroller. Pop one like bread and toast. Cup, you should use a coaster. I'm more than posting, need a jelly coaster. So I shop it over, blue faces. And I call them growers, but a pecan rover. I'm that older, wanna be like me when I get older. Talk to God, then he came over. Talk to God, then he came over. Got a job, I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Say, nothing new. Got a job, gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Witamy się z Państwem z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie już niebawem rozpocznie się mecz. Dariusz Szpakowski się kłania obok mnie na stanowisku komentatorskim, zasiada Jacek Laskowski. Rozgrywki Division Rival. Messi! Niebywałe, no niebywałe, proszę Państwa! Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Krótko rozegrali rzut rożny. Neymar. Czy będzie prowadzenie? Piłka w siatce, a więc jest pierwszy gol. Szybko, doskonale weszli w mecz. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem. Z takiej odległości to w zasadzie musi strzelić bramkę. Dobrze wyprzedził obrońcę, świetnie to przemyślał. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Bardzo ważny teraz przechwyt w obronie. Mogło być szalenie groźnie. Ależ technika. Będzie chyba podawał. Messi oddał piłkę rywalowi. Lucas Moura. No i źle to zrobił Messi. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Gol! Ależ emocje w tym spotkaniu. Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Nieprzemyślane to podanie, prosto do rywala, piłka oddana za bezcen. Walker. Ładnie się znalazł na skrzydle. Ma piłkę, co teraz zrobi? Świetnie, brawa do bramkarza. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. No tak, sami Państwo widzieliście, po takim uderzeniu nie może nawet powiedzieć, że było blisko. Tę główkę oczywiście odnotujemy w statystyce strzałów, ale trudno mówić o jakimkolwiek realnym zagrożeniu. Natomiast zawodnik może się usprawiedliwiać, że był naciskany przez rywala. Dele Alli. I piłkę przejmują rywale. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Powinien dogrywać. Gabriel Jesus. Nicola Pepe. O, ważna interwencja. To pachniało groźną sytuacją, ale piłka przejęta. No, może być groźnie. Szykuje się do dośrodkowania. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Alli. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Gabriel Jesus. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Broni i nie wypuszcza piłki z rąk. Będzie okazja do kontrataku. Mieli tam trochę miejsca, ale rywale dobrze się ustawili. Lionel Messi. I teraz bardzo ważny przechwyt. Nicola Pepe.
Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Przejmuje piłkę na skrzydle. No i strata piłki. Gabriel Jesus. Czy będzie prowadzenie? No, mieli okazję, ale tu w bramce jest Ter Stegen. Ależ przeczytał to jak profesor. Gospodarze z szansą na centrę. Był faul i rzut wolny. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzału. Felipe Anderson! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Ta bramka! Zasłużenie prowadzą w tym spotkaniu. Dominowali i ta bramka wisiała w powietrzu. Myślę, że to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo. Jeśli się ma ciąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można liczyć na wiele takich goli. Tak, ale bramkarz miał trochę pecha. Obronił pierwszy strzał, ale na dobitkę poradzić już nie mógł. Luis Figo teraz. Mknie z piłką na bramkę. Pole karne, tam jest Mbappé. Aj, słabe wybicie obrońcy, wciąż jest zagrożenie. Może teraz ruszyć skrzydłem. Dobrze przeczytał pod... Gabriel Jesus! Gabriel Jesus! Okazja! Tak, to jest bramka! Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna skutecznie uniemożliwiła rozpoczęcie kontrataku. Odzyskała posiadanie i zakończyła to wszystko celnym strzałem. 3-1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Lionel Messi. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. Przy piłce Rivaldo. Znalazł się na czystej pozycji. Dobrze się... Piłka ciągle w grze! Po raz drugi! Fenomenalna obrona bramkarza. Zobaczymy, co teraz zrobi. Stara piłkarska prawda głosi, że niewykorzystane sytuacje lubią mścić się podwójnie. Zobaczmy, czy sprawdzi się i w dzisiejszym meczu. Podłączają się. Ładnie pomyślane. Był już pewien, że do tego dojdzie. Tymczasem bramkarz popisał się refleks... Pięknie, prostopadle. Messi. Mbappé! Wychodził sam na sama. Przepisy są tutaj jednoznaczne. I proszę, mamy czerwoną kartkę. Absolutnie zasłużoną. To było ostre, bezmyślne wejście. Zupełnie nieudany ślizg. Niebezpieczne to było. To jest jego miejsce. Leo Messi potrafi stąd zagrozić bramce. Mbappé i wyłapał tę piłkę. Walker. Walker. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. No niestety, sędzia sygnalizuje spalonego, chociaż jeśli był, to minimalny.
Kylian Mbappé. Pięknie go dostrzegł. Zawodnik dostaje prostopadłe podanie. No, był sam na sam, miał doskonałą okazję, ale to wszystko przepadło. Zdecydowanie zabrakło zimnej krwi, tu trzeba było do końca mieć na celowniku bramkę. Rivaldo. Po pierwszej połowie wynik 3-1. Leo Messi dziś zupełnie niewidoczny. No i zaczęło się przed nami druga połowa tego meczu. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Kylian Mbappé dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Faulta. Dobre podanie za plecy obrońców. Zmarnował tak. Okazję. Miał przed sobą tylko bramkarza. Powinien był to wykorzystać. Tak, Darku, to była wspaniała okazja. Drugiej takiej może już w tym meczu nie mieć. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Mbappé! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Za linię obrony bardzo sprytnie. Oj, niestety, chybił, ale dosłownie o włos. Gabriel Jesus. Udany pressing, mają piłkę. Otwiera się szans. Pewna interwencja bramkarza wyjaśnia sytuację. I będziemy mieli wrzut z autu. Jest okazja do strzału. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Stara piłkarska prawda głosi, że niewykorzystane sytuacje lubią mścić się podwójnie. Zobaczmy, czy sprawdzić. Czy będzie trafienie kontaktowe? Piłka wybita spod nóg, tak. Rivaldo! I jest bramka. Na pewno wpływ na to, że stracili tę bramkę, ma fakt, że grają w osłabieniu. Na pewno grają się łatwiej w przewadze. Przeciwnik co chwila musi łatać. W ustawieniu przed chwilą nie zdąży. Mamy powtórkę bramki. Trzeba zauważyć, Jacek, że jej zdobywcy nie przeważali w tym spotkaniu. Rywale wyraźnie dominowali. Tyle, że niewykorzystane okazje lubią się mścić. Wynik 3-2 nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. Za to mamy... Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Odważnie wyszedł do tej piłki bramkarz i uprzedził napastnika. Bardzo dobre zachowanie. Werner. Mogą ich teraz skontrować. Świetnie minął teraz obronę. Doskonale zachował się Ter Stegen. Nie dał się pokonać w groźnej sytuacji. Taka sytuacja, zdecydowanie powinni wygrywać już dwoma golami. Tymczasem muszą zadowolić się wciąż jednobramkowym prowadzeniem. Deli. To musi być gol! Ter Stegen popisał się refleksem. Wspaniała interwencja. Wrzutka w pole karne i bramkarz oddala zagrożenie. Ależ się przedarno. Może teraz jest okazja. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Ma teraz miejsce na skrzydle. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Patrzę na sędziego. Pokazuje grać dalej. Strata, drużyna przeciwna. Ależ minął obrońców. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia.
Takie mecze lubimy oglądać, Darku. Dużo ofensywnej gry, dużo strzałów, a przy tym wyniku obie drużyny ciągle walczą o zwycięstwo. Mają teraz trochę miejsca. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Było blisko, a jednak słupek, piłka wciąż w grze. No, było blisko, ostatecznie jednak piłka ląduje w rękawicach bramkarza. W takim zamieszaniu liczą się automatyzmy i refleks. Rywale pewnie będą sobie pluli w brodę, tak niewiele brakowało, by strzelili gola. No, mogą teraz skarcić rywali. Ma piłkę, co teraz zrobi? Piłka przy nodze. Czy będzie prowadzenie? Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Werner. Wysoki pressing się opłacił. Neymar próbował, ale kończy się stratą. Ryzykowna, ale udana interwencja. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Neymar. Mbappé. Ale niecelne, za krótkie to dośrodkowanie. Gwizdek, rzut wolny. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Mendy. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Luis Figo teraz. Robert Lewandowski. Piłkę przejmują rywale. Nicola Pepe. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Bardzo dobre zachowanie bramkarza w sytuacji sam na sam. Nie wystraszył się napastnika. Wyczuł jego intencje i świetnie interweniował. Brawo. Bramkarz spokojnie obserwował lot tej piłki. Obrońca zrobił dość, żeby utrudnić oddanie tego strzału. Dołożyć głowę to jedno, ale trzeba jeszcze mieć trochę siły, żeby zrobić sobie więcej miejsca. A bez tego ciężko dobrze się złożyć do strzału. Tylko kilka minut do końca i wciąż brak rozstrzygnięcia. Mamy rzut wolny. Rozpoczęło się ostatnie 5 minut tego spotkania. Neymar. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. I tak oto tracą piłkę. Rozpoczynają ostatnią akcję meczu. Kto wie, może ta akcja przyniesie im bramkę. Jednak nie, zaprzepaszczona szansa. Z dużej chmury mały deszcz. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Messi. Czy będzie prowadzenie? Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. Spotkanie dobiegło końca. Zakończyło się remisem. Koniec meczu. Mamy remis. Krótko rozegrany.